W 2018 roku światło dzienne ujrzała wspaniała ekranizacja książki Jakuba Żulczyka Ślepnąc od świateł. Oprócz doskonałych zdjęć i arcyciekawych postaci, serial przedstawia nam historię nietypowego protagonisty Kuby Niteckiego, który handluje narkotykami w stołecznym mieście Warszawa. Jego nietypowe połączenie cech charakteru, o których dziś opowiem, pozwoliło mu dostać się na sam szczyt elitarnego półświatka. Kiedy jednak w mieście pojawia się serialowy antagonista, psychopatyczny Dario, te cechy charakteru Kuby, który jeszcze niedawno był jego przepisem na sukces, teraz stał się jego zgubą. Choć historia zawarta w tym serialu jest oczywiście fikcyjna, to postać Kuby jest z perspektywy psychologicznej doskonale napisana i świetnie obrazuje, jak określone cechy charakteru potrafią generować sukces, ale również udręki. Postanowiłem więc wejść głęboko do umysłu tej postaci i przedstawić psychologiczny profil Kuby. Z tego odcinka dowiecie się więc, jak takie cechy jak pracowitość, introwertyzm czy potrzeba kontroli wpływają na zachowanie i reakcje człowieka, mogąc prowadzić do życiowych sukcesów, ale też życiowego upadku. Co jednak najważniejsze, z uwagi, że główna postać posiada pewne wyraziste cechy charakteru, których nie posiadają wszyscy, to poruszę tutaj również temat, który dotyczy w jakim stopniu każdego z nas. A dokładniej budowania swojego wizerunku oraz tego, jak brak świadomości na temat samego siebie może doprowadzić nas do zguby. Na koniec dowiecie się, jak błędy, które popełnił Kuba, mogą nauczyć nas prowadzić szczęśliwe i dostatnie życie, które powoduje, że każdego dnia mamy poczucie celu oraz czujemy spełnienie. Zaczynajmy! Kuba Nitecki to prosty facet z Mazur. Dzięki swojemu znajomemu dostaje on możliwość pracy dla rozwijającego się biznesmena warszawskiego półświatka. W pierwszych scenach serialu widzimy go już w trakcie swojej drogi jako schludnego mężczyznę, któremu wątpliwej moralności praca dała sporo pieniędzy. I zaczynając to wideo od rzeczy czysto technicznych. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy i jest najważniejszym elementem osobowości Kuby, jest jego potrzeba kontroli oraz pracowitość. W psychologii rozróżniamy taką cechę charakteru jak sumienność. Odnosi się ona do takich rzeczy jak dyscyplina, zaangażowanie, wypełnienie obowiązków czy zdolność do samokontroli. Najważniejsze jednak dla tego odcinka jest to, że osoby sumienne to często ludzie również z wysoką potrzebą porządku oraz kontroli. Wszystko musi być u nich poukładane w znaczeniu fizycznym, jak i symbolicznym. Innymi słowy, są to ludzie, którzy potrzebują pewnego systemu, według którego działają. Tym systemem może być nawet to, jak układają swoje miejsce pracy, jakich stałych i rutynowych procesów w niej używają, czy też jaki system moralności wyznają. To dlatego między innymi sumienność jest drugim najlepszym predyktorem takich rzeczy jak religijność czy konserwatywne poglądy polityczne. Tacy ludzie to doskonali kierownicy, którzy często działają według ustalonego odgórnie schematu, a większość swojej pracy trzymają w tabelkach Excela, aby wszystko leżało na swoim miejscu. Sztywne trzymanie się ustalonych zasad sprawia, że są to ludzie o wiele mniej kompulsywni. Mają oni statystycznie mniej przygodnego seksu, rzadziej zdradzają, rzadziej nadużywają alkoholu czy narkotyków, posiadają stabilniejsze kariery, związki oraz życie. U Kuby ta cecha charakteru jest wykręcona do granic możliwości. W serialu jest on przedstawiony wręcz jako pedantyczny perfekcjonista, który wszelkie procesy swojej ryzykownej pracy ma dokładnie przemyślane i poukładane. On sam zaś nieustannie pracuje praktycznie do granic swoich możliwości. Boże Wszechmogący, ześlij deszcz, potężny deszcz, taki, który jeszcze nigdy nie padał. Niech zatopi nas i wszystkich, których znamy. Zatop to miasto, bo inaczej będę jeździł po nim jeszcze przez miliony lat. I tutaj zatrzymamy się na chwilę, aby lepiej zrozumieć ludzką psychologię. A dokładniej, skąd bierze się wysoka pracowitość osób sumiennych? Okazuje się, że ludzie sumienni są statystycznie mniej kreatywni. Spłaszczają oni skomplikowane zagadnienia i widzą one zero-jedynkowy świat. Albo coś mieści się w granicach, które sobie ustalili i jest dobre, albo przekracza te granice i jest złe. Dlatego też religia czy określony kodeks zachowań, np. w pracy, jest dla takich ludzi narzędziem. Pozwala im ono odnaleźć się w skomplikowanym świecie, którego złożoność jest dla nich czasem za duża. Choć w tym wypadku może to brzmieć jak wada, to jest to jednocześnie błogosławieństwem ludzi sumiennych. Kiedy człowiek sumienny przyjmie taki gotowy system, jak np. religia, która powie mu, jak patrzeć na świat, czy też sposób pracy i działania, to może on teraz nie dekoncentrować się nowymi pomysłami i skupić na swoich celach.
Tacy ludzie są więc doskonali w powtarzalnych, rutynowych działaniach, co daje im możliwość ciężko pracować każdego dnia. Ta cecha charakteru to najsilniejsza cecha Kuby, która jest głównym motorem napędowym jego sukcesu. Jego codzienność opiera się o sztywność w swoich założeniach oraz upór, doskonale zaplanowaną rutynę, która przybliża go o 1% do celu każdego dnia. Pozwala mu to być lepszym od innych, ale co najważniejsze, pozwala mu to ułożyć świat w wyimaginowanym systemie, gdzie wszystko leży na swoim miejscu, co zaspokaja jego wewnętrzną potrzebę kontroli. Wszystko jest pod kontrolą. Nie znam nikogo, kto miałby wszystko bardziej pod kontrolą niż ty. No nie wiem. Ale ja wiem. I w pewnym sensie zawsze cię za to podziwiałam. Drugim kluczowym elementem osobowości Kuby jest jego introwertyzm. Kuba jest bardzo mało zainteresowany innymi ludźmi i preferuje spędzać czas na osobności. Ma on w zwyczaju zaniedbywać relacje i posiada tylko jedną przyjaciółkę, z którą utrzymuje kontakt głównie dlatego, że to ona inicjuje wszystkie spotkania czy konwersacje. Mówiłam ci, że spotykam się z kimś? Nie mówiłaś. No ty się nigdy nie pytasz. Sam Kuba z kolei w momentach stresu i frustracji nie szuka ukojenia w rozmowie z bliskimi jak większość z nas, a po prostu ucieka w samotność, która daje mu możliwość wyciszenia się. W wielu momentach może nawet zauważyć ogromny brak socjalizacji Kuby. Jego brak chęci spędzania czasu z ludźmi sprawia, że nie rozumie on ich natury. Nie zdaje on sobie sprawy, że niektórzy z czasem po prostu lubią porozmawiać, zażartować lub wygadać się i każde zdanie bierze bardzo dosłownie. Dziwnie się czuję, nie mogę spać. To weź Xanax. Więc to ma być taka miła, przyjacielska rozmowa o pierdołach. Ludzie czasami tak robią, Kuba. Połączenie potrzeby porządku oraz skrajny introwertyzm daje unikalny dla takich ludzi sposób budowania swojej rzeczywistości. Każdy z nas ma bowiem potrzebę aprobaty. Nawet jeśli świadomie próbujemy temu zaprzeczyć, to jako ludzie jesteśmy istotami stadnymi i dużą wartość ma dla nas poczucie uznania oraz szacunku, szczególnie przez nasze najbliższe otoczenie. Bez ciebie bym w to nie wchodził, Kubuś. Osoby ekstrawertyczne osiągają to poczucie uznania zwykle za pomocą ludzi. To bowiem ludzie ich napędzają i dają im energię, więc starają się oni być w centrum różnych spotkań, ponieważ spełnia to ich potrzebę bycia szanowanym i dostrzeżonym. Introwertycy z kolei kierują swoje skupienie do wewnątrz i przebywanie z ludźmi nie daje im tak dużej gratyfikacji. I nie chodzi tutaj teraz o to, że jako introwertyk nie masz przyjaciół lub o nich nie dbasz, a jedynie o to, że swoje spełnienie introwertycy częściej osiągają przez coś innego niż kontakt z ludźmi. Powoduje to, że statystycznie są oni mniej ugodowi oraz mniej zwracają uwagę na opinie innych. Mimo to, oni również potrzebują poczucia aprobaty i bycia szanowanym. Co więc jeszcze robią ludzie, aby osiągnąć poczucie bycia szanowanym i docenianym? Jednym ze sposobów jest budowanie swojego wizerunku. Wybierają oni zawód, sposób ubierania się czy swoje otoczenie w taki sposób, aby stworzyć pewną personę, która wzbudza szacunek w innych ludziach. Dzięki temu otoczenie zaczyna traktować ich tak, jak podświadomie sobie zaplanowali i również w ten sposób uzyskują poczucie akceptacji i uznania innych ludzi. Kuba tworzy swoją fasadę poprzez ubiór, samochód czy znajomości i tworzy obraz groźnego dealera, z którym nie wolno zadzierać i który przyjedzie pod twój dom z kolegami, jeśli będziesz próbował podrywać jego dziewczynę. Kubuś, a pamiętasz tego uba, co tej twojej dupie modelce żyć nie dawał? Do kogo wtedy zadzwoniłeś, żeby go łatać? Co jednak ważne, taka fasada często jest jedynie atrapą, która ma za zadanie coś ukryć lub spowodować. W przypadku Kuby chodzi o wzbudzenie strachu i za jego pomocą trzymanie innych na dystans oraz sprawienie, by traktowali go z szacunkiem. W filmie często więc widać, że choć z jednej strony Kuba pozycjonuje się na kogoś groźnego, to na przykład jego przyjaciółka Pazina dostrzega w nim jego skrytą wrażliwość oraz dobro. Pomimo pewnych braków społecznych, mogłoby się więc wydawać, że Kuba ma wszystko doskonale zaplanowane i pod pełną kontrolą. Dobrze wygląda, świetnie się ubiera, od lat mnie się po szczeblach kariery kryminalnej, posiada status i pieniądze, jest prawą ręką swojego szefa, a akcja serialu ma miejsce w trakcie agresywnego przejęcia jednego z warszawskich klubów, którego wartość w samym gruncie to 5 milionów dolarów, co przy sukcesie oznaczałoby, że Kuba stanie się jednym z większych graczy warszawskiego półświatka.
Jeśli jednak przyjrzymy się dokładnie, to zauważymy lekkie pęknięcie na fasadzie, którą buduje Kuba. Z jednej strony jest on bowiem przedstawiony w filmie jako ktoś nadgorliwie podchodzący do zasad bezpieczeństwa. Kamery. Będzie wymazane tak jak zawsze. Z drugiej strony możemy dostrzec, że jego potrzeba budowy wizerunku powoli staje się silniejsza od racjonalności. Dla przykładu, kupuje on samochód typowy dla ludzi z półświatka, którzy chcą nim wzbudzać szacunek oraz grozę, co niepotrzebnie ściąga na niego uwagę. Fajne autko, ale trochę przypałowe ci powiem. Ile dałeś? Nie stać cię. Fajna furga, tylko trochę przypałowa ci powiem. Fele dobre. A? Ile wyciąga? Kup sobie auto świat i poczytaj. Kiedy więc na mieście pojawia się antagonista serialu, psychopatyczny Dario, ta stara kurwa Warszawa jest moja. Prowokuje on serię wydarzeń, która sprawia, że te pojedyncze pęknięcia wychodzą na wierzch i pokazują prawdziwą naturę Kuby. Wtedy jego potrzeba kontroli i pracowitość, która wcześniej dała mu sukces, teraz stanie się jego największą zmorą. W książce Roberta Moora, Król, Wojownik, Czarodziej i Kochanek, która skupia się na archetypach męskości, pojawia się archetyp o nazwie Wojownik Cienia, który doskonale obrazuje to, co działo się w głowie Kuby i miało miejsce w ślepnąc od świateł. Wojownik Cienia to dwa skrajne stany, w których może znaleźć się mężczyzna, pasywnego masochisty oraz aktywnego sadysty. Chociaż każdy z nas raz na jakiś czas może znaleźć się pod wpływem energii Wojownika Cienia, to istnieje jednak szczególny typ osobowości, który w domyśle się w niej znajduje. Jest to kompulsywny pracoholik. Tacy ludzie mają ogromną zdolność do znoszenia bólu i często udaje im się wykonać masywną ilość pracy. Jednak to, co napędza ich niesamowitą energię, to głęboki niepokój i desperacja. Taki człowiek ma bardzo małe pojęcie o sobie i o swojej własnej wartości. Nie wie on, czego tak naprawdę chce, czego mu brakuje i co chciałby mieć. Jeśli taki wybrakowany z poczucia własnej wartości oraz samoświadomości człowiek znajdzie się pod presją, wpadnie on w pasywny stan Wojownika Cienia, którym jest masochista. Przejawia się on m.in. poprzez pracoholizm. Ma on na celu pomóc mężczyźnie osiągnąć sukces, który, jak mu się błędnie wydaje, wypełni pustkę w jego sercu oraz nada mu wartość w oczach swoich lub innych ludzi, by poczuć się przez nich doceniony. W rzeczywistości jednak podejście, w którym skupiamy się na sukcesie, powoduje porażkę już na starcie. Osoba pod wpływem energii masochisty przyjmuje bowiem autodestrukcyjne zachowania, niczym anorektyczka, która wierzy, że stanie się w końcu piękna, jeśli tylko zrzuci kolejny kilogram. Z uwagi jednak na swoją niską samoświadomość lub niskie poczucie własnej wartości, pracoholik nie jest w stanie dorównać standardom, które sam sobie wyznaczył. Jego codzienność powoduje więc frustrację, która powoli pożera go żywcem, aż osiągnie wypalenie. Inni lub on sam traktuje się bowiem jak popychadło i poprzez poniżenie karci się, by dodać sobie motywacji do pracy, której wysiłek przekracza granice tolerancji. Traktowanie siebie z brakiem szacunku lub pozwalanie innym na to, aby nas tak traktowali, sprawia jednak, że człowiek w stanie masochisty powoli traci szacunek do samego siebie, a wewnętrzna frustracja narasta. Gdy doświadcza tego stanu, to niezależnie czy jest to z powodu toksycznego związku, złego kręgu przyjaciół czy frustrującej pracy, kompulsywna osobowość zamiast odpuścić, będzie bez względu na znaki ostrzegawcze pracować ciężej. Jeśli weźmie na siebie zbyt wiele nadużyć przez zbyt długi czas, nastąpi przejście do drugiej skrajności – sadysty, który jest aktywnym stanem Wojownika Cienia. Kiedy sadysta przejmuje kontrolę nad człowiekiem, cała jego frustracja i zgorzknienie, które do tej pory było tłumione, w końcu znajduje ujście. Jest to patologiczna forma szukania sprawiedliwości. Skoro on zniósł przez tak długi czas cierpienie, to aby znaleźć balans, sam staje się oprawcą, który poniża innych i traktuje jak popychadło. Odrzuca wtedy całkowicie współczucie, emocjonalne wsparcie, wrażliwość czy opiekuńczość, która przeradza się w nienawiść do słabych, bezradnych i bezbronnych. Oprócz bycia tyranem, który wyżywa się na innych, może on również wybuchnąć, wpadając w bitewny szał, który manifestuje się poprzez przemoc słowną, a nawet fizyczną. Zaprezentowany przed chwilą archetyp Wojownika Cienia to doskonały przykład tego, co miało miejsce w serialu. Kuba jest człowiekiem, który przez swój skrajny introwertyzm nie tylko nie rozumiał innych ludzi, ale i również samego siebie. Nie miał świadomości tego, czego potrzebuje oraz tego, co czyni go spełnionym. Uwierzył w to, że sztuczna fasada, którą tworzy, da mu spełnienie, szacunek i szczęście. Serial doskonale to uwiecznia poprzez trzy mocno różniące się od siebie stylistyką światy. Oprócz pracowitej teraźniejszości, jednym z nich jest świat marzeń. Zawiera on bardzo wyraziste i pełne kolory, mając na celu pokazać to,
jak Kuba zaplanował sobie przyszłe, dostatnie życie. Widzimy tam wspaniałe obrazy, gdzie wraz z kobietą swoich marzeń i dziećmi spędza przyjemnie czas. Nie ma tam stresu, problemów i nocnej pracy dealera. Jego wyobrażenie to jednak nie jest żaden realny plan na sukces, a niepoprawne marzenie raju niczym z plakatu wakacyjnego. The perception that people have of ultimate success and ultimate happiness is it seems motivated by what they don't have rather than an understanding of what success and happiness really is. Their idea is that one day I'm going to go and I'm going to be in my golden years and I'm just going to be able to sit around and do nothing and tell everybody to fuck off. You won't be happy at all. I talked to one of the people that I was working with who had a vision for retirement. I said, well, what's your vision for retirement? Well, I see myself in a beach, you know, some tropical country drinking margaritas. And I thought, first, that's not a plan. That's a travel poster. It's like, okay, let's walk through this. All right. So you go down to this tropical country and you go sit on the beach and you have a margarita. It's like, okay, well, how many margaritas? Like 10? Okay, so gonna do that for 6 months? You'll be dead. Yeah, well, you'll be this like pathetic, sunburned, like fat. Yeah, yeah. Unhappy, yeah. Hungover, cirrhotic. In pain. Yeah, yeah. It's like that's dehydrated. Your vision. So how long can you have a margarita on a beach? Like maybe you can do that once every 6 months for like 10 minutes, something like that. It's not a vision. It's true, but when you are working and slaving away, you think about that beach with your feet up, yeah. and the waiter comes over. Would you like another margarita, Mr. Peterson? Yeah. Yes, I would. Yeah, absolutely. And you're like, absolutely. All right, but baby. Right, exactly. But it's like this 16-year-old fantasy of yes. paradise. It's like, well, yes. and it just doesn't work out. Kuba goni więc za niepoprawnymi marzeniami i nieświadomie zaciska pętlę na swojej własnej szyi. Nie stara się być zgodny ze sobą i swoją osobowością, a jedynie buduje sztuczną personę i goni symbole, którymi wypełnia swoje życie. Są nimi ubrania, drugi samochód, groźna praca, koledzy gangsterzy i kobieta, której osobowość nie ma znaczenia, dopóki swoim pięknem nadaje status. Jego skrajna potrzeba kontroli każdego aspektu jego życia spowodowała pracoholizm. W swojej ignorancji uwierzył on bowiem, że próba całkowitej kontroli otaczającego go świata sprawi, że któregoś dnia wszystko będzie tak bardzo pod kontrolą, że nastanie czas odpoczynku i upragnionych wakacji w Argentynie. Nie możesz jednak kontrolować wszystkiego. Dlatego rutyna, którą wybrał, doprowadziła go w dokładnie przeciwnym kierunku. Jego ciężka praca i ambicje wyniosły go na szczyt warszawskiego półświatka. Zamiast spokoju, Kuba zaczął spełniać coraz ambitniejsze plany swojego szefa. Ich realizacja wymagała z kolei odnalezienia się w chaosie, który powodował, że jego chora potrzeba kontroli nie mogła zostać spełniona, co przysparzało mu coraz większej ilości stresu oraz cierpienia. W tym samym czasie na stałe ląduje on w otoczeniu ludzi kompletnie różnych od niego. Wybuchowych, nieprzewidywalnych, niewrażliwych i psychopatycznych. Przebywanie wśród nich, gdy próbuje nad wszystkim zapanować, dolewa oliwy do ognia, zasilając jego pasywnego masochistę. To samo dzieje się, gdy jego szef z każdym kolejnym niepowodzeniem wyżywa się na Kubie coraz bardziej. Kiedy Kubie zaczyna brakować narkotyków, którymi handluje, jego tendencja do skrajnego perfekcjonizmu sprawia, że zaczyna tracić grunt pod stopami. Kurwa, królowie paranoi, kurwa, nawet jak nie wąchacie, to wyglądacie jakbyście wąchali. Wizja stracenia tego wszystkiego, co zbudował, każe mu działać wbrew swoim instynktom. Kuba staje się przez to nieostrożny. Aby utrzymać swój status i fasadę, do której się emocjonalnie przywiązał, zaczyna rozdzielać i handlować towarem należącym do Dario, który depcze mu po piętach i wprowadza chaos w jego jeszcze do niedawna poukładany świat. W tym samym momencie każdy aktualny plan zaczyna się sypać i w bardzo szybkim tempie. Cały porządek, który Kuba budował przez lata, upada. Zaczyna on przez to działać coraz bardziej impulsywnie i zatapiać się w coraz większym chaosie. Obserwujemy wtedy stopniowe wycieńczenie głównej postaci, która zaczyna łamać się i działać wbrew własnym zasadom. Klub, który mieli przyjąć, spłonął. Znajomy Paziny, który miał tam pracować, ginie dusząc się od dymu, a dłużnik Kuby ucieka. Ktoś włamuje się do jego kryjówki, kradnąc cały towar, a jego starsza sąsiadka ginie z rąk włamywaczy. Policja trafia z kolei na trop Kuby, który przez swoje nieostrożne przywiązanie do fasady nie przewidział, że kobieta, która miała być jej elementem, wydaje go teraz i informuje o jego miejscu zamieszkania. Kuba trafia do aresztu, dopóki ktoś nie wpłacił za niego kaucji. Chaos, którego doświadczył Kuba, przerasta go. Sadysta przejmuje pełną kontrolę,
atakuje ludzi, którym ufał. Pojebało cię, kurwa! Nie wpuściłem tam nikogo innego, Pazida. Co? Podejmuje skrajnie kompulsywne decyzje. Wyjmij moje pieniądze! Szybciej, otwórz! Wiesz, że będzie bardzo nieprzyjemnie. Już jest nieprzyjemnie. A ostatecznie jego własny, zaufany szef zwrócił się przeciwko niemu i próbował go zabić. Jego wybawieniem z całej tej sytuacji okazuje się Dario, który doskonale przejrzał sztuczną fasadę Kuby. Ja myślałem w ogóle o tobie. Dobrze sobie to wymyśliłeś. Dobrze siebie sobie wymyśliłeś. Sobie wymyśliłeś, że będziesz taki zły. I to jest ta różnica między nami. Ty byłeś takie zdolne dziecko, co wymyśla sobie rzeczy. Wymyśliłeś sobie, żeby cię szanowali, żeby się odpierdolili. A ja sobie nic nie wymyśliłem. Choć z końcowymi scenami może się wydawać, że wszystko się układa, to ten ratunek jest jedynie pozorny. Choć Dario mu pomaga i pozwala zacząć wszystko od nowa, to teraz on staje się jego szefem. Gdy Kuba próbuje wyjechać na upragnione wakacje, dostaje od niego telefon. W serialowej wersji Dario grozi rodzinie Kuby, jeśli ten nie zacznie dla niego natychmiast pracować i główna postać staje przed wyborem, a my nie wiemy, jaką decyzję podjął. W książce jednak przystał on na jego polecenia, ostatecznie trafiając do identycznej rzeczywistości co wcześniej. Życia nocnego dealera, który zaharowuje się na śmierć. Pojawia się więc pytanie, czego możemy nauczyć się z tej historii? Tak oto, drodzy widzowie, zbliżamy się do końca naszej podróży przez serię Ślepnąc od świateł i pora na kilka głębokich lekcji, których możemy się nauczyć z błędów Kuby. Żegnając się z tą wciągającą historią, poświęćmy chwilę na refleksję nad ponadczasowymi prawdami, które ujawnia ona na temat naszego własnego życia. Wielu z nas żyje w świecie, w którym łatwo stracić z oczu to, co naprawdę ważne. Nasza kultura i algorytmy social mediów zewsząd bombardują nas obrazami sukcesu czy szczęścia. Jesteśmy w nich kuszeni urokiem dóbr materialnych, dążeniem do uznania lub gromadzenia bogactwa. Zaczynamy przez to wierzyć, że te zewnętrzne przywileje są kluczem do naszego spełnienia i radości. Ale pozwól, że coś ci powiem. Prawdziwego szczęścia i sukcesu nie można znaleźć w fasadzie czy wakacjach w Argentynie. Zamiast tego szczęście znajduje się w naszej codzienności, w naszej rutynie, która może zaspokajać nasze potrzeby i ambicje, oraz w najprostszych rzeczach, które otaczają nas każdego dnia, a które często przeoczamy. Wyobraź sobie taką sytuację. Wracasz do domu po długim dniu, zmęczony i znużony, jednak dźwięk otwieranych drzwi wywołuje uśmiech na twojej twarzy. Wita cię bowiem twoja rodzina, a ich oczy rozjaśniają się ciepłem i uczuciem. To właśnie w tym momencie kryje się szczęście. To sposób, w jaki twój małżonek lub partner obejmuje cię, a ty czujesz komfort jego dotyku i miłości, która wypełnia pokój. Kiedy rano zbierasz się przy stole śniadaniowym, aromat świeżo parzonej kawy tańczy w powietrzu, mieszając się z dźwiękiem śmiechu i rozmowy. To sposób, w jaki traktujecie się nawzajem z życzliwością, szacunkiem i szczerym zainteresowaniem. Te proste akty więzi są budulcem trwałego szczęścia. Nie zapominajmy też jednak o znaczeniu prawdziwych przyjaźni. Wyobraź sobie siebie otoczonego przez grupę przyjaciół, którzy akceptują cię takiego, jakim jesteś, z którymi możesz być wrażliwy oraz autentyczny i którzy są tak ciekawi, że inspirują cię do bycia lepszym. To właśnie w ich niezachwianym wsparciu, zrozumieniu i wspólnych doświadczeniach odnajdziesz ukojenie, siłę oraz możliwość rozwoju. Wreszcie zastanów się nad swoją pracą lub pasją, która wypełnia twoje serce celem oraz spełnieniem. I nie chodzi tutaj o wielkie gesty czy wielkość konta bankowego. Chodzi o znalezienie czegoś, co rezonuje z twoją duszą. Czegoś, co przynosi ci radość i pozwala wywierać pozytywny wpływ na świat. Kiedy bowiem budzisz się każdego ranka z poczuciem celu, to już odnosisz sukces. Nie dajmy się więc oślepić światłom sztucznych fasad. Zamiast tego przyjmijmy odpowiednią rutynę, która zawiera w sobie cel i wspaniałych ludzi oraz dostrzegajmy codzienne piękno, które nas otacza. Znajdźmy szczęście w prawdziwych związkach, które tworzymy, miłości, którą dajemy i otrzymujemy oraz pasjach, które rozpalają nasze dusze. Niech to zakończenie posłuży jako katarzis. Niech delikatnie przebudzi Was do prawdziwej istoty satysfakcjonującego życia. Niech zainspiruje Was do odkrycia prawdziwego piękna, które tkwi w Waszym własnym istnieniu.
i obyście znaleźli ukojenie w codziennych chwilach, które tkają gobelin waszego szczęścia. A ja nazywam się Piotr Widera, witam cię na kanale Interpersonalny i bardzo dziękuję ci za oglądanie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj kanał, a ja będę ci bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału swoim bliskim. A na koniec mały prezent. Jeśli jesteś nowym widzem, to warto, abyś wiedział, że wydałem obszerny kurs, który mówi dokładnie o tym, jak budować relacje z ludźmi. Zawiera on wszelkie informacje, od pierwszych sekund poznawania ludzi i budowania takich rzeczy jak pierwsze wrażenie czy bliskość, po długie, wieloletnie relacje z drugą połówką. Dlatego odbierz teraz darmową lekcję, klikając w link w opisie i sprawdź, czy treści, które oferuję, są dla ciebie interesujące. Więcej szczegółów znajdziesz również na mojej stronie interpersonalny.pl. Do zobaczenia za tydzień.